Luksemburg, nazywany Gibraltarem Północy ze względu na swe fortyfikacje, jest gminą ze statusem miasta oraz stolicą Wielkiego Księstwa Luksemburga. Leży w miejscu połączenia rzek Alzette i Petrus. Luksemburg stanowi centrum administracyjne i finansowe. Znajdują się tutaj instytucje Unii Europejskiej, m.in. Trybunał Sprawiedliwości. Już w czasach rzymskich istniała tutaj osada, ale za datę powstania Luksemburga przyjmuje się rok 963, gdy pochodzący z możnego rodu Zygfryd, uznawany za pierwszego księcia Luksemburga, kupił od opactwa benedyktyńskiego w Strewiru zamek zbudowany na skalę nad rzeką Alzette przy dawnej drodze rzymskiej. Następnie zbudował tu nowy zamek, wokół którego rozrosła się osada Luksemburg. Miasto przeżywało panowanie Luksemburgów, Habsburgów, Hiszpanii, rewolucyjnej Francji i Napoleona, dynastii orańskiej. Za niepodległy Luksemburg uznano w 1867 roku. W czasie I i II wojny światowej opanowany był przez wojska niemieckie. Został wyzwolony przez wojska amerykańskie we wrześniu 1944 roku. Pomnik pamięci na Placu Konstytucji poświęcony żołnierzom luksemburskim poległym w I i II wojnie światowej. Na szczycie 21-metrowego obelisku znajduje się postać kobiety z wieńcem laurowym. Pięknym zabytkiem jest katedra Notre Dame. Widoczny konny pomnik przedstawia Wilhelma II. Jednym z ważniejszych zabytków Luksemburga jest Pałac Książęcy. W Luksemburgu można kupić bardzo ładne pamiątki. Na zdjęciu widać parę książęcą. Niesamowite wrażenie sprawiają fortyfikacje Luksemburga. Góra z fortyfikacjami Luksemburga jest naprawdę potężna. W oddali widać most Adolfa. W dole rozciąga się dzielnica robotnicza. Ciekawym budynkiem jest tak zwany zepsuty ząb. Życie miasta skupia się na Placu Armii, który szczególnie pięknie wygląda oświetlony nocą, gdzie zachwycają piękne budynki i liczne kawiarenki przyciągają wzrok. Spacerując uroczymi uliczkami Luksemburga, napotykamy wystawy luksusowych sklepów. Miasto jest nieduże, ale bardzo eleganckie i zachwycające szczególnie nocą, gdy liczne, pięknie oświetlone kawiarenki tworzą niepowtarzalny klimat miasta. Wśród nocnych świateł widać operę Luksemburga. Miasto jest tak piękne, że żal z niego wyjeżdżać.